Dzień dobry, witam wszystkich. Nagrywamy dzisiaj następny film poświęcony bardzo trudnemu skrzyżowaniu. Pojedziemy teraz na to skrzyżowanie. Będzie to skrzyżowanie z ulicą Pułaskiego. Po drodze jedziemy po strefie ograniczonej prędkości. Skrzyżowanie z ulicą Dawida, skrzyżowanie równorzędne. No i tutaj mamy kilka możliwości. Mamy pierwsza w prawo, druga w prawo, w lewo i prosto. Teraz weźmiemy tą wersję najtrudniejszą, przepraszam, czyli skręcamy w lewo. Tutaj na pierwszym możliwym miejscu nie można, bo to jest zakaz wjazdu. Próbujemy wjechać w drugie możliwe miejsce. Na skrzyżowaniu jesteśmy. Skrzyżowanie o natężonym ruchu. Bardzo duży ruch. Żeby to zrobić poprawnie, trzeba czasami długo poczekać, żeby nie narazić się na wymuszenie, na interwencję ze strony egzaminatora. Jak widzimy, wjeżdżamy w drogę jednojezdniową, w drogę dwukierunkową. Będzie ważne tutaj, żebyśmy dobrze ustawili się do tego lewego skrętu. No właśnie, dlatego, żeby tutaj poprawnie zostawić miejsce dla pojazdów, które właśnie wykonują skręt w lewo. Udało się nam teraz, bo będziemy zaraz włączać się do ruchu. Jednak jest krótki odcinek, gdzie możemy sobie spojrzeć, proszę zobaczyć, jest za zakrętem, wyłaniają się pojazdy i w ostatniej chwili je dopiero można zobaczyć, więc ta decyzja o włączeniu się tutaj z drogi podporządkowanej na główną jest utrudniona. Proszę zobaczyć, że sytuacja jest taka, że samochód się zachował bardzo poprawnie i zatrzymał się, żeby nie tamować ruchu na skrzyżowaniu i tak powinien to zrobić prawidłowo. Na egzaminie najlepiej powiedzieć podjeżdżam, w związku z tym, że tu mamy dwa pasy. I nie jest to oczywiste, że ten, który się zatrzymał, o, ten już nie zachował się tak, jak powinien, ale o. I to jest, proszę zobaczyć, dlatego tak trudne jest to skrzyżowanie. Czyli duże natężenie ruchu, dwa pasy w jedną stronę, dwa pasy w drugą. Najlepiej, żeby to skrzyżowanie pokonać na raty. Z tą informacją dla egzaminatora podjeżdżam. Zasugeruje to, że nie chcemy bezpośrednio wjechać na skrzyżowanie, tylko chcemy, tak jak tutaj nasz pojazd zblokował, nie wjechał na skrzyżowanie, więc zrobił nam miejsce. Moglibyśmy sobie tutaj wjechać do środka skrzyżowania, od tego środka skręcić w lewo.